Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, ty u ciebie dobry wieczór, jak zawsze, mnie jak zawsze, dzień dobry. Hello, Eblinian! Tak, dzisiaj może... Hi. Witam was, Mari Mari Tokio. I Krystian Kruk. Tak jest, tak jest. Co dzisiaj na koszulkach mamy? Dzisiaj mam... Nie uśmiechaj się do nieznajomych. Okej, okay, w sumie tak. Okay. Takie przesłanie. A ja? Dzisiaj gadamy o konsolach, co prawda gadamy o PlayStation, ale ja mam Nintendo. Nintendo, a ja mam Nintendo nawet. Mam super, jeszcze, a tutaj nie stoi, ale mam Super Nintendo w domu. Z trzema finalami, z czwórką, piątką i szóstką oryginalną. Pykasz sobie? No czasami, znaczy Front Mission sobie ostatnio przeszedł, ostatnio to co grałem na tym. I czasami z Kaną w Puyo Puyo takie puzzle jak super. Street Fighter puzzle było coś takiego kiedyś. Mm-hmm. Też sobie czasami pykam w to, ale na razie teraz pauza, bo dzieciak to wiesz, nie ma nawet czasu na pykanie. No. Czekasz, aż dzieciak podrośnie, to razem z nim będziesz. No oczywiście, że tak. No to chyba pierwsza rzecz, którą go nauczę robić, to obsługiwać pada. Zaraz po słuchaniu Dylan Graya. To już posłuchał, no? To już posłuchał. Dobra, panie, tak. Jaki dzisiaj mamy temat? Dzisiaj mamy temat taki dosyć fajny dla nas, myślę. PlayStation 5, mamy gry, mamy konsolę, więc jest co oglądać. Jest tutaj co oglądać. Widzę podekscytowany. Jest co oglądać, no bo nie widziałem wszystkich trailerów, a wybraliśmy sobie takie kilka najciekawszych, bo też nie wszystkie będziemy oglądać, bo bym się zrobił podcast nie wiadomo jaki i jak długi. Czterogodzinny, więc może... Pół etatu podcast, byśmy zmienili nazwę. No więc nie będziemy robić 4 godzin, ale myślę, że to jakoś wyjdzie sensownie. I ten, i jak to się nazywa, no i też jestem, bo szczerze mówiąc teraz tak, ja też planuję sobie kupić PlayStation 4, piątkę, przepraszam. Piątka, panie. No już piątka, już kurde. Ja pamiętam jedynkę, jak Szaraczek wszedł, pamiętam, na polski rynek. Też miałem Szaraczka, ja nawet pamiętam, kiedy go dostałem. Miałem chyba wtedy 7 lat, bo to było przed komunią jeszcze. No. Ja też pamiętam solkę, bo pamiętam, że moja mama specjalnie musiała na raty wziąć, bo widzieliśmy u kuzyna, jak wyszła premiera PlayStation w Polsce, to ona kosztowała chyba 1600 zł. Ile? I każdy mówi, ile kasy, no takie coś, nie? A my żeśmy trochę poczekali, niedużo, i konsola staniała do 999 zł. I moja mama, pamiętam, kurwa, musiała do sklepu i wiesz, i raty w Lukasie, kurwa. No i czy Lukas, tak, było coś takiego jak Lukas raty. A ci powiem, że jakby teraz ta konsola kosztowała 1600 zł, to każdy by się cieszył. No jasne, no to jest jedna rzecz. A druga kwestia jest taka, muszę się pochwalić, ja w domu mam PlayStation 1, 2, 3, 4 i PSP. Proszę. A Wity nie masz? Nie, to nie wszystkie. Nie, no dobra, ja wiesz, też myślałem, żeby sobie coś takiego zrobić, ale po pierwsze tutaj nie mam miejsca w Japonii, bo nie mam tu miejsca, to jest po prostu tak nabite. I miałem PlayStation 1 japońską, oryginalną, która na chodzie bez problemu chodziło. Finala sobie mu odpalałem, tam Kana nawet chciałem wciągnąć w finała 7. Ale jakoś tak nie mieliśmy po prostu czasu, żeby w to pograć, bo teraz ma Leon i inne sprawy. I zwisłem ją do Energika. Mariusza, z Japonii, prosto z Japonii, dla ciebie, Sega Saturn. Sega Saturn, jest to wersja japońska. Dorzucam ci konsolę Wii. Super Nintendo, czyli Super Famicom w japońskiej wersji. Sega Saturn. Super Famicona od Nintendo, on jest pełny zapakowany. Dreamcasta. GameCube'a. Nintendo 3DS Lite na przykład. I teraz Energik ma japońską wersję PlayStation 1 z finalem 7 i 8. Oczywiście wszystko w krzakach, nie? No ale jest. No ale jest. Działa. Rarytas. Kolekcjonerka. Tak jak jest. Diabli, nie? No. Pewnie, że tak. Co ciekawe, moja ta PlayStation 1 jeszcze działa do dzisiaj. No bo to są... To tam co jest? To jedyne co się psuje to laser, nie? A jeżeli nie używasz jakoś tam, wiesz, sporadycznie od czasu do czasu, no to wiesz, to będzie działać, to będzie hulać, więc myślę, że to był spoko sprzęt. Dwójka, ja pamiętam, że dwójka, PlayStation 2 był taki boom, że wiesz, jedynkę mogłeś zrzucić, wiesz, pociągnąć padem, nie?
wiesz, czasami, nie? Bo na kablach pady były. Wiesz, jak się no tak, właśnie tak, teraz to jest dla graczy niepojęte, że kiedyś były no, pady na kablach. Teraz to jest niepojęte, że teraz jest coś takiego, nie? I tyle. I to jest wszystko, tak. Nie? No, a wcześniej na kablach było, jak coś nazywali, dwójkę pamiętam, jak też, bo też były na kablach w te kontrole, dopiero trójka wprowadziły DualShock bezprzewodowy. Tak. To dwójkę, że jak ściągniesz konsolę z, powiedzmy, z biurka, nie wiem, z 30 centymetrów, nie? To już jest do wyrzucenia. A ty miałeś którą wersję tej dwójki? Bo tam było kilka wersji. Ja miałem tą Slima, tego jeszcze siwego, taki srebrny w zasadzie. No był. Ja miałem... Ja miałem pierwszą wersję, tą czarną taką. Mm-hmm. Tą czarną, taka grubsza ona taka była. Taka grubsza była, no. I pamiętam, że ona... Ja nie wiem, co się z nią stało. Chyba albo się zepsuła. Jedynkę pamiętam, że miałem i ją... Kazuja ci przypił. Nie, pamiętam, ja kiedyś raz wyrzuciłem konsolę przez okno jedynkę. Bo się wkurwiłem, bo graliśmy, bo ja grałem w Tekena zawodowo, tak dosyć konkretnie zawodnie, po turniejach po Polsce się jeździło, jak to się nazywa. I raz, no, robiłem u siebie w domu tak jakby dojo, nie? Ludzie ze znajomymi przychodzili raz na tydzień, czy tam parę, dwa razy w tygodniu, nie? I wiesz, żeśmy kurwa napieprzali, ile wlezie, nie? W Tekena, tylko Teken, tylko Teken szedł. Wiesz, a przez... który na dwójkę, żeście grali, który to był czwórka? Nie, no, nie, nie, na jedynkę jeszcze, nie? Na jedynkę wyrzuciłem przez okno, bo dwójkę jakby wyrzucił, to by się rozpadła cała, nie? Drobny mak, nie? I wiesz, i miałem DualShocki, bo już DualShocki do jedynki były, przy Gran Turismo trójce chyba wyszły DualShocki, dwójce. Nie pamiętam, ale w każdym, w którymś tam, ten Mortal Kombat 4. No bo wcześniej było bez tych gałeczek, bez nie? tych gałeczek. No to ja kupiłem specjalnie, powiesz, DualShocka sobie do PlayStation 1, bo chciałem sprawdzić, nie? No to i wiesz, i kumpel grał i robił w Tekenie jedną i tą samą rzecz. Ja się wkurwiałem na maksa, mówię, dobrze trenować, nie? Ale wiesz, ale mnie zawsze łapał na jedno i to samo, nie? Się wkurwiłem na niego, mówię, kurwa, nie będziesz tego puszczał, nie? I wziąłem konsolę, wyrwałem z kabli, nie? Z powera power wyrwałem i tam, wiesz, ten komponent nie wyrwałem. Okno było otwarte, nie? A ja przed domem mam tak pomiędzy tujami, miałem miejsce betonowe tak na środku, nie? I wiesz, kurwa, i przez okno jeb, nie, na beton, nie? Kabel, wiesz, pady, kurwa, jak komety leciały, kurwa, za konsolą, nie? Akurat kumpel szedł do mnie, nie? Wiesz, ta konsola tam jebra ten beton, nie? Wiesz, moja mama wchodzi do pokoju i mówi, co ty robisz, nie? Dzień jak co dzień, mamo. No i kumpel wchodzi, nie, bo tam zadzwonił, tam nam mama go wpuściła. Kumpel wchodzi, mi tą konsolę niesie i wiesz, ona cała, nie? Nic się z nią nie stało, nie? Ty wiesz, no, oczywiście Tekken ze środka tam wyskoczył z tych bolców, nie, ta płytka cała, nie? Wyskoczył z bolców, ale był w środku, wiesz, nie otwarł się tam, nie nic. I co się okazało? Upadła tak, że wiesz, padł na DualShock, nie? Upadła na DualShocka, nie? Że ona pociągła i DualShock poleciał jakoś szybciej tam niż ta konsola, nie? Bo pociągła go za kable. I tak fortunnie upadła, że wiesz, że uderzyła tak, że na silniczek, na gałkę, na dwie gałki jakby upadła i się odbiła, nie? Wiesz, tam gdzieś poleciała dalej, nie? I jak to się nazywa? I jedyne, co się zepsuło w tej konsoli, nie? To jeden silniczek w DualShocku. Nie działał tak, jak powinien działać, nie? I tyle. Dziękuję. Ja mam swoją teorię. No. Ta konsola była robiona z tego samego materiału, co Nokia 3310. Ale nawet ten plastik był podobny. To na pewno to jest 100%. No ale widzisz, lata mijają, już będziemy za niedługo mogli grać na PlayStation 5. No właśnie, i też planuję kupić, bo no PC to jest PC, ja nie mówię, że nie. A jak obstawiasz, jaka będzie cena tej piątki? Ciężko albo powiedzieć. W tych w złotówkach, nie tam w jenach, nie w dolarach, nie w euro, tylko w złotówkach. Ja obstawiam, że tak z 3,5. 3,5 koła, myślisz? Tak obstawiam. Ja myślę, że mniej. Mniej? Mniej, no. No nie mogę. To ile dajesz i porównamy sobie za jakiś czas. No, ja bym strzelał, że koło dwójki.
no to, to by było mega, nie? Jakby dwa koła. No, dwa, no to... powiedzmy, że 2400, powiedzmy, mógłbym powiedzieć. No, 2400. Ale myślisz, że w Polsce będzie taka realna cena jak 2400 zł za tą konsolę? No, myślę, że. A czy przy. No, myślę, że tak. Bo oni też nie mogą. No, 500 dolców, nie? 500, 600 dolców to już jest gruba kasa, jeśli chodzi o Amerykę na przykład. Dla nich to już jest duża kasa wydać na konsolę, nie? No tak, tylko że z drugiej strony wiesz, konsolę kupujesz raz i grasz w nią kilka dobrych lat. Ja nie jest tak jak na kompie, że kupujesz kompa za 10 koła i parę lat tam pograsz i za chwilę znowu kupujesz do niego komponent za 10 koła. Za 25, jak to stoi. Widziałem Nvidię za 13 tysięcy. No tak, kartę gra. Tytana, No, tak to wygląda po prostu. W międzyczasie też widziałem, że Microsoft prezentował swojego Xboxa, ale Xbox mnie One. Xboxy nigdy nie interesowały. Mnie też jakoś i z tego co czytałem, w Japonii też nie lubią Xboxów, że praktycznie nikt nie gra na Xboxach. No bo znaczy ja się też nie dziwię. Znaczy ja ci powiem tak. Ja nie gram na Xboxie z jednego powodu. U mnie pad nie odpowiada. No, witam w klubie. Piąteczka. Tak jest, piąteczka. Nie, to, no. Wiesz, no DualShock, ja jestem przyzwyczajony do DualShocka, jestem przyzwyczajony do dwóch gałek po środku. Tak jest, a najgorsze jest to, bo sporo moich znajomych mówi, że właśnie dla nich jest wygodniej, że ten jeden DualShock jest wyżej, nie? Tak, bo a dla mnie to jest mega niewygodne. Jak ja pamiętam, grałem w FIFA, ostatnio kumpel do pracy przyniósł właśnie jeden pad z Xboxa, bo można nim tam grać, jak się podłączy laptopa, nie? No to graliśmy w FIFA i mi tak to dziadowsko szło, że to jest masakra, bo palce już mnie bolały w pewnym momencie. Tak, no i to dla mnie to nie jest wygodne, nie? Znaczy, wiesz, jeśli chodzi o gry, bo tak naprawdę używasz gałki przycisków, nie? Zazwyczaj, nie? Oczywiście to jest też do oglądania druga gałka, ale powiedzmy, że jak grasz, no to używasz tak, pierwszej jednej gałki używasz do chodzenia, a drugiej do naciskania, czyli ty twoje utrzymanie, wiesz, pada jest krzywe, bo tutaj wysoko, a tu nisko. Nie? Czyli teoretycznie powinieneś mieć tutaj gałkę, tak jak na Xboxie i trzymać pada ale różno, jest, nie? Jest ale dla mnie jest niewygodnie, Dla mnie jest niewygodnie. No, tak samo. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest lata grania właśnie na takich padach. Może tak, Ale z drugiej strony są też pady do Xboxa, gdzie możesz zamienić, wiesz, miejscami, co chcesz, jak chcesz, możesz to skonfigurować po swoim. A to nieważne, ja całe życie byłem Timsony, no to teraz też nie będę zmieniał tego ogólnie. Ja też Timsony, znaczy Xbox ma to do siebie, że większość ich gier jest na PC-ta też, bo to jest Microsoft Windows, nie? No ale właśnie z drugiej strony wydaje mi się, że PlayStation ma ten plus, że ma coś takiego jak God of War na przykład, jak Tekeny, ogólnie i inne rzeczy, które swego czasu były ekskluzywami i w dalszym ciągu są, jak chociażby The Last of Us, które teraz druga część za chwilę, nie? No za niedługo powinno być, za chyba tydzień jakoś tak, nie? No. Zobaczymy, ale słyszałem o przeciekach z tej gierki, o przeciekach. No i scenariusz może być kontrowersyjny, szczerze mówiąc. Okej, natomiast też coś tam słyszałem, ale nie chcę gdzieś tam wchodzić w spoilery, żeby komuś nie spoilerować, ale przykładowo wczoraj widziałem, że wyciekły jakieś pierwsze recenzje, pierwsze wrażenia i na 100 zdobyło chyba 96 ogólnie. No ale wiesz, to są też nie wiadomo, to są recenzje robione przez gazety i przez jakieś tam serwisy internetowe. Oni nie mogą tego zjechać. Znaczy ja bym nawet nie chciał, żeby to zjechali, bo mam duże nadzieje wobec tej gry. No, jak każdy, bo jedynka była mega, więc... Oprócz fanów Xboxa, którzy się nie pokrają. No ale tak samo było kiedyś z tym, z PlayStation Ringą było dokładnie to samo. To jest tak historia powtarza. Nie? Było tak, co było tam? No bo że wiesz, że ja wolę Sony, a ja wolę Sega Saturn. Na przykład, na zasadzie Segi, albo Nintendo tam było 64 jeszcze. Albo Nintendo 64, bo wiesz, bo ja mam Metal Gear Solid, a ja mam Mario, nie? A ja mam Sega Rally, nie? A ja mam coś tam innego, a ja mam Tekena, nie? I wiesz, i to też tak, wiesz, no spoko, nie? Ale ja myślę, że powinno i tak wszystko wychodzić w pewnym momencie na PC, to tak jak Final 7 ma być jeszcze w tym, w przyszłym roku, z tego co wiem. Jestem teraz totalnie niepecetowy w ogóle. Ja mam laptopy w domu, natomiast PC już dawno poszło w odstawkę, a kiedyś lubiłem pograć sobie w strategię albo na przykład w jakiegoś CS-a, no bo tam wygodniej się gra na myszce tak w takiej grze, przynajmniej ogólnie, bo czas reakcji jest znacznie szybszy na myszce, aniżeli na padzie. Tak jest. Natomiast powiem ci, że zawsze wolałem tą konsolę, że
jest, odpalało się. Jest, tak, tak. Jest ten słynny dźwięk z PlayStation 1. Tak, no. Albo jak czekałeś na pirata, nie? jak kupowałeś pirata, nie? Tak, będziemy wchodzić w Swap Magic, no, chyba dwójki tam było. No, Swap Magic, no, no. A Action Replay, nie? Lustereczko takie, żeby ci laser odbijał. Jak za Commodora, gdzie ustawiałeś głowicę, przy kurwa w tym, w kawałku. Czytałem, żeby nie było. No i to czekanie na PlayStation 1, czy kurwa się, czy wejdzie, nie patrzysz, czy się ekran zmieni na czarne logo, nie? W ogóle jeszcze kwestia, bo musiałeś mieć kabel do niektórych gier. Tak, przecież. Tak, no. Trzeba było kupić na giełdzie kabel NTSC, pamiętam. Na giełdzie w Mysłowicach, na giełdzie samochodowej kupiłem kabel NTSC. Ja do Katowic jeździłem do tego starego budynku PKP, już go chyba nie ma. Mm-hmm. Jest ten budynek PKP przed Spodkiem? Chodzi ci, jak jest, czekaj, no chyba Spodek. Go nie ma. Nie ma go już chyba, nie? Już pozostawiał tak. Chyba, no, chyba tam jest auto, bo teraz przy Spodku masz duże biurowce, dwa ogólnie. Aha, no to ten biurowiec pierwszy, co był, taki PKP budynek, nie? No to tam była giełda komputerowa kiedyś. Jezus Maria, jakie tam było piractwo, nie? Kurde, to było światowe centrum piractwa. A nigdzie w Polsce w latach 90. i 2000. nie było, tak to, szczerze powiedziawszy. To fakt. No prawda jest taka, że dużo, myśmy nie mieli dostępu też do dużej ilości gier, tak na dobrą sprawę. No. Nie było jakieś mnóstwo wydawców, dystrybutorów i tak dalej. Inna kwestia jest taka, że polski rząd wtedy miał to gdzieś totalnie i dopiero za jakiś czas później wziął się za coś takiego jak piractwo, tak na dobrą sprawę. Tak jest, no. Przecież te słynne, kolokwialnie mówiąc, Pegasusy, czyli gry na żółte dyskietki, to nie były Pegasusy, tylko podróby podrób. Tak, no. Na dobrą sprawę. No. Więc tak to wyglądało. Nie? 73 w jednym. No, 9999 gier w jednym, z czego 6 gier, 6 gier. Jeden, 2 inne poziomy. Albo kolory postaci inne, nie wiesz, o teraz jestem zielonym, nie czerwonym. Ale widzisz, ale teraz musisz zapłacić za DLC, żeby mieć na przykład, nie wiem, zieloną giwerę, nie? Teraz musisz płacić $5, żeby zieloną giwerę mieć, więc... Tak. Albo kiedyś w Tekenie musiałeś przechodzić po prostu jakąś postacią, żeby zdobyć jakąś postać, a teraz se kupujesz, nie? Tak jest. To jest, wiesz, no myślę, że to czasy się trochę zmieni. Dobra, bo gadamy o wszystkim innym, a nie o PlayStation 5. No, to jest taki fajny temat, że żeby pogadać o PlayStation 5, trzeba pogadać o tej historii całej, która jest z nami związana od dawien dawna, na dobrą sprawę, no bo ja, jeśli chodzi o PlayStation, no to już tak 20-21 lat, na dobrą sprawę. No, grubo, jestem zaprzyjaźniony, nie? Z tą marką. Grubo, no od jedynki, nie? PlayStation to... No, mówię, dostałem jedynkę, dwójkę sobie już sam kupowałem, co prawda byłem jeszcze wtedy gówniakiem tak zwanym, ale odkładałem kasę, żeby sobie kupić dwójkę. No. Trójkę już kupiliśmy razem za nią, no i czwórkę też kupiliśmy razem za nią i czwórkę miałem naprawdę bardzo fajny zestaw, bo kupowałem ten zestaw ze Star Warsami, z filmami na Blu-ray, plus jeszcze Star Wars Battlefront dokładnie. Więc miałem naprawdę mega zestaw ogólnie. Ja jako fan Gwiezdnych Wojen, no to byłem usytasy. No to bardzo dobrze. Ja ominąłem czwórkę. Ja się przyznam, ja ominąłem czwórkę, bo z tego tytułu, że miałem jedynkę oczywiście, dwójkę mój bracik kupił gdzieś tam, bo wiesz, masakra, szkoda gadać. Trójkę kupiłem w Anglii, jak byłem, bo chciałem sobie po prostu, miałem trochę rzeczy do ogrania, które chciałem ograć na PlayStation 3, nie? Takie Last of Us i inne takie, żeby wiesz, że po prostu, wiesz, one już były na rynku przez długi czas, ale przez to, że były na rynku, w Anglii były sklepy z używanymi, nie? Gierkami. Mhm. Więc mogę sobie pójść, wybrać co chcesz, wiesz, i sobie w to grać. Więc w Anglii sobie poogrywałem to, co chciałem ogrywać, no i Metala 5, który wyszedł też na PlayStation 4 od razu, też sobie ograłem, wiesz, na PlayStation 3 i byłem zadowolony, mega zadowolony. Czwórkę ominąłem, bo ja akurat się przeprowadzałem też do Japonii, wiesz, w 3-4 lata temu. Jak to się nazywa? I mogłem sobie kupić Pro, nie? Mogłem sobie z VR-a kupić inne tam te bajery, ale jakoś tak, wiesz,
wiesz, nie miałem za bardzo na to czasu, bo trzeba było jeździć pracy, szukać i wiesz, wszystko inne z relokacją. No to wiesz, wozić te PlayStation. Poza tym Japonię też miałeś na głowie, no nie ma co oszukiwać. No tak, to jest, tak wiesz, jest dużo innych rzeczy było priorytetem. No i wiesz, i też miałem peceta, kupiłem peceta specjalnie laptopa, żeby wiesz, żeby mieć zawsze coś robić, bo to jest optymalne, nie? I wiesz, i tu przywiozłem peceta, no i ostatnio stwierdziłem, że wiesz, no zawsze na pececie, ale w tym mieszkaniu, w którym ja teraz jestem, PlayStation trochę się mija z celem. Z tego tytułu, że ja mam kompa od razu przy telewizorze i tu jest mój salon obok, nie? Od razu. Więc podłączyć HDMI bezpośrednio do telewizora. To jest dla mnie nie problem. I wiesz, jak chcę coś na telewizorze odpalić, to sobie puszczam na kompie i tyle, nie? Nie? Więc trochę tak, nawet jakbym chciał sobie pograć, no to co, mam dingla, pana dingla z PlayStation, proszę bardzo. Dingiel z PlayStation to jest bezprzewodowy nadajnik do pada, nie? I jak są jakieś gierki, no to też sobie na padzie gram, jeżeli potrzebuję, nie? Wiesz, na jakieś strategie czy cokolwiek. No ostatnio w XCOM-a tak grałem w jedynkę. No i wiesz, jak to się nazywa? I możesz sobie w pełni go skonfigurować pod siebie w Steamie. Czyli co chcesz, co pod jakie przyciski, bo po share'a na przykład ja nie używam do tego, żeby wysłać na YouTube'a, no to sobie go skonfigurowałem pod coś innego, nie tam, co potrzebowałem w gierce. To jest bardzo duży plus, nie? Jeżeli możesz sobie tą kustomizację zrobić pod to, nie? Więc, no i kompatybilność oficjalny dongle do Sony. Więc tak naprawdę, no, konsola w małym mieszkaniu, jeżeli masz potężnego peceta, a jak no, mam grubego, mam up to date, wiesz, wszystko high end. Mówisz, że dogrzewasz nim sobie mieszkanko. No, ale no, ostatnio, jak Tomb Raidera właśnie ostatniego sprawdzałem, którego nie polecam nikomu. 4/10 dałeś. No, słaba gierka, słaba. Nie podobało mi się z tytułu, że wiesz, ale grafika, no najwyższy poziom, nie powiem, wiesz, animacja twarzy, wszystko inne, najwyższy poziom, no to jak mi RTX 2080 Ti się grzał, to tam podchodził pod 70 parę stopni, a procesor pod 93-94, no to kurde, to schłod 94 stopnie, wiesz, water cooling. Ekonomii, jaki byś usmażył na tym już. No już tak, już parzy u góry, nie, bo też mam metalową jeszcze obudowę, no to parzy. Teraz jest leciutko ciepło, chłodny jest, powiedzmy, że tam jest chłodny, nie? No, więc no jest grubo, więc szczerze mówiąc, przy takich gierkach, jeżeli tam siedzisz sobie, ja też mam dobre monitory, to wiesz, mi to przeskakiwanie na granie na telewizorze też jest trochę mnie celem, ale na przykład teraz chcę zmienić dom, zmienić mieszkanie i wsadzić kompa do jednego pokoju, żeby po prostu był w innym pokoju niż w salonie, nie? No i w takim przypadku mi się mija z celem, nie wiem, ciągnięcie kabla HDMI albo mieć jakieś, wiesz, Chromecasty i inne pierdoły, żeby tylko z kompa wysłać coś na telewizor, nie? Wiesz, no słabo trochę, nie? Wolałbym mieć, wiesz, do grania w salonie, wolałbym mieć konsolkę postawioną pod telewizor, wiesz, dlatego planuję PlayStation 5 kupić, jak wejdzie sobie na spokojnie, jeżeli ta cena się jakoś tam wyrówna, bo też nie wiem, czy od razu od startu, ale możliwe, że tak. I wiesz, i mieć no właśnie, też miałem o to pytać, no bo z reguły jak PlayStation wychodziło, no to te pierwsze wersje miały duże problemy, no kilka dużych takich problemów, zazwyczaj, nie? No. Tam były albo z laserem, albo z zasilaczami jakimiś. Tak, ogólnie, albo niebieska dioda śmierci. No właśnie, i to, tak się zastanawiam, czy czekać, czy raczej... Od razu, na premierę. No. Znaczy wiesz, no właśnie, jeżeli coś się... Jeżeli coś się będzie psuło, to zawsze będziesz miał gwarancję tak naprawdę. No, w teorii tak, no, więc... No. Tylko, że to jest zawsze problem, Tylko to jest zawsze problem. No, bo trzeba z tym jechać, dziadostwem ogólnie. No. Też się człowiek nadenerwuje, a ja szybko się denerwuję, jeśli chodzi o takie kwestie. No. Więc pewnie też. Dobra, obejrzyjmy to, co mają do zaproponowania. Obejrzyjmy, co tam jest do oglądania, tak jest. Na dobrą sprawę. Pewnie już cały internet widział dodatkowo, ale to jest nasze zdanie, więc nasze tak zdanie jest. Będzie nasze, więc nasze tak będzie nasze. Po prostu. Nasze jest najsze niż wajsze. Dokładnie, nasze jest bardziej najsze niż wajsze. Dobra, oglądajmy. To jest pierwsze, co mamy, to jest reveal trailer. No on jest taki trochę przydługawy. Lecimy. Dawaj mi te kulki. Czy tobie też ten dźwięk się kojarzy z PlayStation 1?
A no? No teraz tak, jak mi o tym powiedziałeś. Mi też tak się skojarzyło właśnie. Jak pierwszy raz to widziałem, no to myślę sobie, no pokażcie już to. No. No. Kulki. Kula daje fula. Taki był kiedyś filmik. Kula daje fula. Znaczy ja rozumiem, bo chcieli pokazać, ty wiesz, moce i tak dalej, więc... No, musisz czekać zawsze. Jak chcesz coś zobaczyć, to musisz poczekać. Teraz powinno być tak jak w Mango, ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli zamówisz w 30 minut, to... Uwaga, uwaga. Otrzymasz nie jedną konsolę, a dwie. Druga bez napędu. Ale tutaj mnie zaskoczyli tym, ci powiem. Że co? No, że drugą zrobili bez napędu, tak na dobrą sprawę. Pokażmy najpierw. No i powiem szczerze, że no tak, no to jest takie zaskoczenie, bo zawsze PlayStation miało napęd, nie? Obojętnie jaka. A tutaj druga wersja bez napędu. Która, z napędem czy bez? Ja z napędem. Też z napędem, no bo jeszcze Blu-ray. Ja mam tak dużo jest. Blu-rayów w ogóle. Kolekcja Blu-rayów u mnie jest tak ogromna, że żal by było. Poza tym przyzwyczajony jestem do tych wersji gier też w płytkach. Jestem kolekcjonerem, więc lubię posiadać. Natomiast niektóre gierki mam rzeczywiście w wersji cyfrowej, ale lubię mieć fizycznie pudełeczko, płytkę. Tak na dobrą sprawę. Tak jest. I też powiem szczerze, że to jest plus, bo jeżeli ktoś ma z twoich znajomych PlayStation, możecie zawsze przynieść gierkę. Na przykład. Nie musisz bez tego. Mhm. No bez tego jest zawsze minus. Znaczy na pewno ta konsola, ta digital version na pewno będzie tańsza. Strzelam. No, na 100%. Dwóch zdań, no bo sam odtwarzasz Blu-ray zawsze troszkę kosztuje. Tak jest, więc to na 100%. Więc digital edition może być dobry dla na przykład, ja myślę, że w Ameryce może się dobrze sprzedać. Myślę, że się bardzo dobrze może sprzedać. Ja myślę też, że te młodsze osoby, które będą chciały mieć konsolę, no to też będzie to dla nich dobre, no bo nie każdy jest kolekcjonerem ogólnie. Tak jest. No. A sporo młodych osób jest przyzwyczajonych do rozwiązań w chmurze, nazwijmy to, nie? Tak. No. Ogólnie, więc wydaje mi się, że to też. A która ci się bardziej podoba, tak wizualnie? Wizualnie? W zasadzie... Nie no, wizualnie, teoretycznie ten Digital Edition by był ciekawszy, wiesz, postawić, jeżeli tak. Mhm. No ten Blu-ray jest taki niesymetryczny, nie? Z tym no, ale właśnie, bo one pionowo wyglądają jak taki wentylator. Już tutaj troszeczkę memów powstało ogólnie, albo taki klimatyzator, nie? Ogólnie troszkę memów powstało. Tutaj pewnie gdzieś będą jakieś memy, które podróżujemy w postprodukcji, bo trochę ich jest. Niektórzy skojarzyli to jakby z budowlami różnego rodzaju dużymi. Coś w tym jest, jakby nie było. Coś w tym jest, no. Natomiast mi się podoba wersja tej konsoli, jak ta konsola leży. Nie wiem, czy widziałeś ją, jak ona leży. Tutaj nie ma chyba, nie ma w tym filmiku tego. Sprawdźmy, ale chyba nie ma w filmiku, nie? Na filmiku nie było z tego, co kojarzę, natomiast ja widziałem później, że jest opcja jakby leżącej konsoli. Leżenia. Opcja leżenia jest. Musi być.
I wtedy wygląda naprawdę mega ogólnie, no, jak no. leży. Bo jak stoi, no to wygląda tak przezabawnie. Poza tym ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie to będzie stało, bo to trochę miejsca zajmuje. No tak, no tak. No, ale to jeszcze, wiesz, to niby jest tak pokazane, że to jest, wiesz, w stosunku do pada, to ona tam jest 3-4 razy większa, nie? W stosunku do pada. Ale no, ja strzelam, że ona może być dużo większa, nie? Tak jak te PlayStation 2, pierwsze PlayStation 3, które były, te kurwa kolumbryny takie, nie? Wiesz, wielki kurwa kloc, nie? Ale to nie jest już taki kloc jak na przykład ten od Xboxa, tam nowy Xbox w ogóle, ten kloc, raczej to wygląda jak serwer. Wszyscy się podwiesz, o Xbox One, jak on fajnie wygląda, nie? No, dla mnie to on nie wygląda fajnie, to jest klocek. Kloc, kurwa, kwadratowy z chłodzeniem do góry. No, dziwnie to jest. Chciał kupić subwoofera, to bym sobie kupił głośniki do frame'a. No, subwoofer, nie? Właśnie to mi się tak kojarzy. Mam sandbara ogólnie i do sandbara mam właśnie basówkę, no i to wygląda jak ten subwoofer, nie? No, typowo. No, tak średnio. To mi się bardziej podoba, mimo wszystko, że konsolka wygląda tak trochę, no, trochę śmiesznie wygląda. Wygląda trochę śmiesznie, nietypowo, jeżeli chodzi o te... Jak Ania zobaczyła, no to gada, że szpetna ogólnie ta konsola jest, ale jak zobaczyli w wersji położonej, no to już jej się podobała bardziej. No. No. Natomiast mi się to kojarzyło z dwoma rzeczami. Pierwsze to szturmowcy z Gwiezdnych Wojen, a drugie to Toyota RAV4. Nowa, 2020 roku. Jeszcze w bieli i w czerni, tak na dobrą sprawę. Więc kwestie wyglądu, no to tak jak mówię, kwestia gustu, tak na dobrą sprawę, dla mnie jest okej, chociaż te memy też są gdzieś tam słuszne, zwłaszcza jak jest ta postać z Yu-Gi-Oh, ogólnie jak ona się nazywała, no to gdzieś tam się to kojarzy, z budynkami też może się skojarzyć, no a tym bardziej z klimatyzatorami, tymi wentylatorami i tak dalej, to już w ogóle 100% na dobrą sprawę, nie wygląda najgorzej. Koncepcje, no to w koncepcjach wyglądało to 100 razy gorzej, bo tamte koncepcje wyglądały jak stare Saturny takie. Stare Saturny miałem. Dla mnie spoko, Myślę, że jakbym miał taki ten... Jedyny minus to może w kolorystyka może byłoby mi nie odpowiadać z tego tyłu, że... No właśnie ciekawe czemu biała, nie? Ogólnie. No, bo wiesz, bo PlayStation ogólnie, znaczy ja rozumiem, że były zawsze czarne i tak dalej, ale chodzi mi o to, że wiesz, że zawsze jakiś custom, ja mam, widzisz, pana ma na przykład, wiesz, w Moro, nie? Do czwórki, nie? Więc wiesz, więc ja lubię jakieś tam inne wersje kolorystyczne, nie tylko wiesz, czarne, czy białe, czy jakiekolwiek inne. To jest taki... Myślisz, że będą jakieś wersje inne, dodatkowe, za dodatkową opłatą na chciałbym, przykład? Chciałbym mieć na przykład wersję do... jak to się nazywa, wersję czarno-żółtą do Cyberpunka. Na przykład, nie? Chciałbym mieć taką wersję, żeby sobie postawić, że wierzę, że mam ten, bo to jeszcze taka informacja. CD Projekt powiedział, że nie powinieneś płacić dwa razy za tą samą grę, więc jeżeli kupisz ją sobie na przykład na peceta, to będziesz mógł sobie ją za darmo ściągnąć na Xboxa. Digital version. I teraz, ale tylko na Xboxa, tak? No chwila, bo jeszcze PlayStation nie było wyświetlone, nie ma trailera na PlayStation 5 Cyberpunka jeszcze, nie? Więc jeśli się dogadają z Sony, to może. To bym był bardzo happy, bo wiesz, na PC-cie oczywiście mi się lepiej gra w strzelanki, szczególnie jeżeli masz Cyberpunka z pierwszej osoby, lepiej mi się w to będzie grało. Oczywiście na PC-cie, szczególnie przy RTX-ie i innych takich, które też obsługuję właśnie w tym momencie, mam możliwość grania w takiej jakości, ale czasami chciałem sobie, wiesz, dla rozrywki, nie wiem, przejść, bo na pewno będę streamował Cyberpunka i będę robił różne rzeczy, różne krótkie filmiki z tej gry, bo na 100%, bo jestem maniakiem Polski, tego no w klimatu. No drugie miejsce cosplaya zobowiązuje, nie? No drugie miejsce cosplaya zobowiązuje, dokładnie, no na Tokyo Games. No ja nie wiesz, ale no lubię ten klimat, bo w Tokio też jest taki klimat, nie, jakby nie patrzeć, nie, cyberpunkowy, więc ja bym chciał mieć taką wersję, wiesz, i PlayStation, i chciałbym mieć, wiesz, taką możliwość grać w CP i jeżeli ta konsola będzie miała możliwość, no tak jak PlayStation 4, ten share button, nie? Że klikasz i wysyłasz sobie filmik na YouTube'a,
No to byłbym zadowolony, bo wiesz, bo bym sobie robił, wiesz, krótkie filmiki z Cyberpunka i by szło to tak. Obstawiam, że tak będzie, no bo oni mocno no wchodzą też właśnie w społecznościówki, tam na fejsie możesz też udostępniać. Ja no zawsze właśnie robiłem coś takiego, jak w Uncharted grałem przykładowo, no. był jakiś widok, ja tam opisywałem jeszcze, jak mieszkaliśmy gdzie indziej, że no. w drodze do pracy albo wesoła. No, pamiętam, no. Więc wiesz, więc to będzie spoko, nie? Jeżeli takie możliwości będą. No, chciałbym, nie? Chciałbym, bo na PC-cie to zawsze musisz, wiesz, musisz zawsze nagrać, musisz zawsze sobie kliknąć, musisz zawsze porobić coś. A tu masz klik, wysyłasz z głowy, nie? Optymalizacja czasu mi to bardzo tak, duża. Tak. To wiesz, to mi się podoba. Jeżeli to będzie takie samo, jeżeli będzie, no, czy na pewno to ulepszą, nie? Tą rzecz na PlayStation 5. Więc myślę, że będzie naprawdę spoko opcja. No zobaczymy, co będą za opcje, bo tak naprawdę nie wiemy jeszcze, nie? Co tam siedzi w środku. No tak, i jakie... nie wiemy dokładnie co jak, nie wiemy też jaka będzie cena, wiemy, że tam jeszcze są zaprezentowane słuchawki, tam jeszcze chyba tak, był tak. VR jakiś. Czekaj, no sprawdźmy do końca. Ale to jeszcze nie wszystko. No teraz DualShock się będzie nazywał DualSense. Tak, i jeszcze możliwość ładowania w stacji dokującej. No i to, ale ja to... mam taką stację, normalnie dokupiłem sobie. No ja to chyba też sobie kupię, bo jest zawsze lepiej niż z kabla, nie? A to mi Ania kupiła w zasadzie kiedyś na jakieś urodziny albo coś do PlayStation 4. Dlatego tego pada takiego, też mam na urodziny. Dobra. No, tak. Zestawik ładny. Zastanawia mnie w zasadzie kamerka, tak na dobrą sprawę. No. No i tam miałeś jeszcze pilot. Ogólnie, no pilot spoko. Pilot by mi się przydał naprawdę. Bo wiesz, bo sam nie chcesz się pada brać i obsługujesz wszystko z tego, to masz pilota, nie? Tam Netflixa też możesz oglądać inne rzeczy na konsolach, więc możliwe, że bardziej pod tym kątem, nie? No. Jeszcze, że do tego będzie to służyło. Mi zawsze, czego im brakowało zawsze w PlayStation, brak klawiatury. Nie? Wpisywanie. Ja pamiętam, jak wychodził jeszcze ten taki magazyn PlayStation, on się chyba nazywał? No PlayStation Plus. Coś takiego. PlayStation Plus. No to tam były jakieś klawiatury do kupienia, jakieś dodatkowe jeszcze. No były, no. Taki tak, ale znaczy plus był taki, spoko było to rozwiązane, że wiesz, że mogłeś, że to pisanie na padzie to jest w ogóle Lipton, nie? Straszny, nie? Wiesz, że klawiaturę mieć do PlayStation jest spoko. Minus jest taki, że już nie można na niej grać. Bo w grach już nie obsługiwała, nie? Wiesz, ja mam, ja pewnie bym, jeżeli miałbym kupić, ja mam taką klawiaturę. Ja mam taką fajną klawiaturkę sobie kupiłem. Kiedyś tam x czasu temu. Mam klawiaturkę, proszę bardzo, jest na, o, rozkłada się, mam klawiaturkę z touchpadem nawet, nie? Z myszką i wiesz, i ja to używam jak sobie chcę, nie wiem, na tablet, nawet do tableta możesz to podłączyć i używać jako jak to się nazywa, tak jakby Windows Surface, nie? Tak, tablet, nie? I ten kompa, nie? Więc w zasadzie na tablecie możesz sobie myszką mieścić. Więc w zasadzie w sumie spoko, mi to się podoba, coś takiego. Ja bym chciał na przykład siedzieć sobie na sofie, chciałem sobie coś obejrzeć na YouTubie, to zamiast pisania na padzie i klikania tylko po miniaturkach, mówię sobie, wiesz, szukaj, bury, bez sili, nie? No ja chyba, że masz telewizorek, ja mam na OLED-a, przykładowo z LG, no to na pilocie mam wszystko. Mam masz przykładowo sobie przykładowo klikam sobie na przycisk 1, mam YouTube'a, klikam sobie na przycisk Netflix, włączam no tak, Netflix. Ale YouTube'a jakbyś chciał coś wpisać w wyszukaj, no to już nie masz. No to mam jeszcze voice ogólnie, tylko że ten voice bardziej działa po angielsku aniżeli po polsku. No, normalne, po polsku też działa, ale nie aż tak dobrze, nie? Ale no bo nie wyłapuje czasami kontekstu. To dobrze, że nie po japońsku. Widziałeś, tutaj wrzucimy, wrzucę gierkę, którą tam musisz po angielsku japoński, nie? Hello! Dad. What? Hello! Dad. Hey, Ro. Dad. Hey, Ro. Good. Now try the next one.
PlayStation. Great. Ja pamiętam, jak byliśmy w Don Quixote i pytałem o jakąś pamiątkę z Sailor Moon. No. Nie, nie ma, nie ma czegoś takiego. Dopiero jak mu pokazałem obrazek, nie, na dobrą sprawę, no, bo to jest z angielskim napisem, no to no, Sailor Moon. No, jakoś coś takiego było. No, oczywiście, no oczywiście. Dobra, no to jeśli chodzi o hardware, ja na pewno będę miał dwa pady 100%, bo z kimś trzeba grać. Na pewno będę ten pilocik, jeżeli będzie użyteczny, na pewno też wezmę. Kamerka. A słuchawy? Nie. Słuchawy nie, myślę, że nie, bo ja mam te słuchawki, które mam. To jest SteelSeries Siberia 800, które już mam od 5 lat. I powiem szczerze, że jestem tak mega z nich zadowolony, że szkoda gadać. To jest jeden z najlepszych sprzętów, jaki kupiłem. Ma Dolby Surround, ble, 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 pierdoły. Jak to się nazywa? I możesz podłączyć 2, 3, 5 source'ów do niego. Do stacji dokującej, nie? Więc w zasadzie jedyne, co ci potrzebne, to oczywiście ja sobie wyjdę do drugiego pokoju i też normalnie działają. Więc jeżeli tą stację dokującą położę sobie gdzieś pomiędzy kompem, gdzie będzie stał komp, a pomiędzy PlayStation, to ja dalej będę miał słuchawki. No ale z drugiej strony, jak będę grał na PlayStation, to ja nie, raczej słuchawek nie będę potrzebował, bo wszystko będzie na telewizorze. No, chyba że gdzieś tam w nocy, no to wtedy tam, wiesz. Nie? Zazwyczaj do kompa się przydaje. Nie? Więc słuchawki może... A po co ta kamerka tam ogólnie? Może, znaczy, no ja myślę, że to jest odnośnie tego, nie? Bo tak jak jest ten ruch, co miałeś, no jak miałeś tam PlayStation 4, no wiesz, te na trójce miałeś te, jak to się nazywa, ten kurwa, jak Uncharted grałeś, nie, na przykład, że mogłeś granatami rzucać, nie? Trzeba było ruszać, no nie, wiem. Boom, nie, mogłeś rzucić tam, czy przerzucić, nie, no to, ale to, a no a w czwórce był ten move, nie? To ten dioda, że łapał, że kamerka łapała, wiesz, jakie masz ustawienie pada, jak siedzisz, że masz siedzisz i tu ci podświetla. Ale nie mam kamerki do czwórki ogólnie żadnej. No i co, i używasz tego? No to nie wiem nawet, bo no. Tego w zasadzie do żadnej gry nie używałem, bo no nie właśnie, było potrzebne. No właśnie, a na mówię masz na przykład to, że musisz, wiesz, ustawiać sobie, nie wiem, że jak latasz tam, nie wiem, czymś, to masz, to ci łapie ten, no kolor, nie, diodę ci łapie z PlayStation, nie? No i ta kamerka ci łapie diodę i wtedy można rzucać. Okej. Okay. No to widzisz, ja nie używałem tego do niczego praktycznie. Ja też, no ja na PC-cie też nie, oczywiście nie używam, ale wiesz, ale no jest coś takiego. Tak samo do Move'a, więc ta kamerka jest pewnie do Move'a. Oh my god! No to może skończmy na teraz ten temat, bo nam zajmie to nam grubo, bo widzę, że tych trailerów jest też sporo. Może skończmy na tą chwilę teraz i zrzucimy drugą, podzielimy to na dwie albo trzy, albo cztery części, zobaczymy, nie? Tak, myślę, że to jest dobry czas, żeby skończyć, tym bardziej, że miało być krótko, a o samej konsoli się rozgadaliśmy tyle, że masakra, jeszcze wstęp tam był długi, pani. O czym oni mówią, nie? Ale nie, spoko, tak, na tym polega podcast. Mieli gadać o konsoli, o grach, a zaczęli 30 minut gadać wstęp o jakąś swoją historię z życia, o PlayStation. Życie wzięto, nie? Dobra, więc skończmy tą część, nie? Żegnam was, Mari Bali Tokio. I Krystian Kruk. Cześć. Cześć. Bo obsługiwał ładnie pada i możesz jeszcze sobie skonfigurować na Steamie, wiesz, wszystkie rzeczy do touchpada, do wszystko. O, czekaj chwilę, co się... Czekaj chwilę. Sekunda. Bo coś się włączyło, kurwa, ci na ryju. Adaptor, headset, mikrofon. Słyszysz mnie normalnie? No. Dobra, poczekaj. A nie audio, headset later. A, bo wyciągłem, kurwa, pada. Wyciągnąłem, wpiąłem, kurwa, z powrotem i się audio dodało, nie? I ci wyświetliło na tym.